kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców ostatnich 3 miesięcy, czyli będą to ulubieńcy stycznia, lutego oraz marca. Kosmetyki, które świetnie się u mnie sprawdzają, które myślę, że z chęcią kupię ponownie, jak się skończą. Może nie wszystkie, bo wiadomo, że kolorówkę, czyli na przykład palety cieni, dosyć długo się zużywa i bardzo rzadko dublujemy takie kosmetyki, bo w międzyczasie już wyjdzie coś innego. Natomiast pokażę Wam dzisiaj absolutne perełki, które sprawdzają mi się doskonale w moim makijażu, w mojej kosmetyczce, ale także w kufrze wizażysty. Będą kosmetyki do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji twarzy, a także sporo kolorówki. Jak wiecie, taki odcinek pojawia się u mnie raz na jakiś czas. Lubię po prostu dobrze przetestować kosmetyki. I taki odcinek ostatnio u mnie na kanale pojawił się w styczniu. Byli to ulubieńcy 2022 roku. Dzisiaj zajmiemy się kosmetykami, które sprawdzały mi się świetnie przez ten okres ostatnich 3 miesięcy. Także jeśli interesuje Was tematyka tego odcinka, to zachęcam Was serdecznie do oglądania dalej. Pamiętajcie o kciukach, o subskrypcjach, o komentarzach. I oczywiście ja czekam w komentarzach na Waszych ulubieńców ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni. Jestem bardzo ciekawa. Przygotujcie coś do picia, ja mam wodę, bo szykuję się dzisiaj odcinek, w którym będę naprawdę sporo mówić, także nie przeciągam i zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Zacznijmy sobie od pielęgnacji twarzy i tutaj mam całą serię produktów jednej marki, ponieważ od jakiegoś czasu mam przyjemność testować kosmetyki marki Sensum Mare i sprawdzają się u mnie one po prostu wyśmienicie. Zacznijmy sobie od produktów do oczyszczania twarzy. Na początek idzie emulsja do demakijażu z serii Algo Pure. Jest to emulsja, która jest takim pierwszym krokiem u mnie w demakijażu, ponieważ ja nie używam płynów micelarnych, więc zaczynam sobie właśnie od tej emulsji. Ta emulsja przepięknie rozpuszcza makijaż, jest bardzo delikatna, bardzo przyjemna dla skóry. Nie podrażnia ani moich oczu, ani skóry. Ja mam ogólnie wrażliwą skórę i gdy kosmetyk nie jest delikatny, to od razu po prostu to czuję, skóra mnie piecze. Tak samo mam z demakijażem oczu. Gdy produkt jest niededykowany do wrażliwych oczu, to od razu oczy mnie szczypią, a tutaj nic się nie dzieje i makijaż naprawdę schodzi w błyskawicznym tempie. Jest to produkt, którego ja używam przy wieczornej pielęgnacji właśnie do zmywania makijażu. Drugi produkt do oczyszczania, delikatny żel do mycia twarzy z serii oczywiście Algo Pure. Jest to żel, który zmywa właśnie tą emulsję i resztki makijażu. To jest takie dogłębne oczyszczenie skóry i tego żelu używam zarówno wieczorem, jak i rano. Rano oczyszczam buzię przed makijażem, przed nałożeniem kremów nawilżających SPF. Ten żel się sprawdza świetnie, również jest bardzo delikatny, przyjemny dla skóry. Warto dodać, że kosmetyki mają naprawdę przepiękny zapach, także ja ten duet uwielbiam, świetnie rozpuszcza makijaż i bardzo serdecznie Wam te kosmetyki polecam. Emulsję wydaje mi się, że już kiedyś Wam tutaj na kanale polecałam, bo ja już kiedyś używałam tej emulsji i byłam nią zachwycona i bardzo się cieszę, że ponownie mogę jej używać. Dalej będą produkty również marki Sensum Mare i tutaj pierwszy krok w mojej pielęgnacji po oczyszczaniu twarzy jest to oczywiście tonik i jest to algotonik nawilżający, bardzo mocno nawilżający, ma przepiękny zapach, naprawdę jest cudowny ten zapach, aż sobie tutaj go użyję. Cudowny jest, bardzo mi się podoba. Zapach to jest kwestia gustu. Niektóre osoby nie lubią używać zapachowych kosmetyków, niektóre osoby nie mogą używać takich kosmetyków. Natomiast dla mnie ten zapach jest super. Przypomina mi troszeczkę takie wakacje we Włoszech, po przebudzeniu, morska bryza, naprawdę przepiękny zapach, także ja z chęcią go używam i to jest mój krok w pielęgnacji zarówno rano i wieczorem. Kolejny produkt tej marki, który również uwielbiam i stosuję ten kosmetyk zarówno w pielęgnacji na dzień, jak i na wieczór. Pod makijażem sprawdza się świetnie, jest bardzo lekkie, jest to serum Algo Rich Anti-Age Serum, rewitalizujące, przeciwzmarszczkowe, naprawdę fajnie napina, ma delikatną konsystencję, ona jest taka bardzo, bardzo lejąca, super szybko się wchłania, to serum jest takie wodniste, zapach jest również przepiękny, bardzo podobny do tego toniku. Serum, jak widzicie, szybko się wchłania i pozostawia skórę super nawilżoną. Ja czuję też takie napięcie skóry od razu, mocne nawilżenie, także też idealnie właśnie nadaje się pod makijaż. Polecam to serum naprawdę dla osób w każdym wieku, z pierwszymi oznakami starzenia, dla pań w eleganckim wieku. Już teraz się wchłonęło i czuję naprawdę takie fajne napięcie skóry na
na mojej dłoni. I kolejny kosmetyk, który również uwielbiam z tej samej serii, jest to krem Algorich. Jest to zaawansowany krem przeciwzmarszczkowy i rewitalizujący. Konsystencja tego kremu jest również super. Świetnie będzie się sprawdzał na noc, będzie się sprawdzał również pod makijaż, ponieważ dosyć szybko się wchłania, pozostawia skórę właśnie taką napiętą, nawilżoną. Zapach jest odrobinę, wydaje mi się, delikatniejszy niż serum i toniku. Jak ja nałożę ten krem na to serum na noc, to budzę się super nawilżoną, napiętą, taką miękką buzią, także jest to naprawdę cudowne uczucie. Uwielbiam te produkty i z chęcią będę ich nadal używać. Doskonale sprawdzają się pod makijaż, co jest dla mnie, nie ukrywam, bardzo ważne i rozważam też wprowadzenie tych produktów do pielęgnacji dla klientek, ponieważ uważam, że jest to świetna baza pod makijaż. Dzisiaj też mam je na twarzy. Dzisiaj na twarzy mam też krem BB i SPF od Sensu Mare. I ponieważ u mnie te kosmetyki sprawdzają się świetnie i chciałabym, abyście również mogły przetestować je na sobie w fajnej cenie, marka Sensu Mare przygotowała dla Was kod rabatowy MAGDA20, który daje Wam 20% zniżki na wszystkie kosmetyki marki Sensu Mare. Kod jest ważny na oficjalnej stronie marki. Link do strony razem z kodem zostaje Wam oczywiście w opisie, także jeśli będziecie mieli ochotę skorzystać, to serdecznie Was zachęcam, bo produkty są naprawdę super. Nie ma kosmetyku tej marki, który by mi się nie sprawdził. Wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz przechodzimy do pielęgnacji włosów. Moje włosy jakiś czas temu bardzo, bardzo ucierpiały. Troszeczkę je rozjaśniłam, słońce, wakacje. Niestety włosy zaczynały mi się wykruszać i od dłuższego czasu, naprawdę od bardzo, bardzo długiego czasu używam jednej serii, która sprawdza się po prostu u mnie doskonale i używam jej w tym celu, żeby troszeczkę zagęścić, pobudzić włosy, cebulki do wzrostu. Tak jak działa na mnie ten szampon, ta odżywka i ta maseczka, nie działają na moją głowę żadne inne produkty. Jest to marka Botanic i jest to seria z kombuczą, z drożdżami. Są to produkty pobudzające wzrost włosów i faktycznie, gdy ja używam tych kosmetyków, widzę naprawdę pełno baby hairów. I właściwie mam całą serię, mam szampon, tutaj akurat jest nowy, wyciągnęłam z szuflady, bo już nie zliczę, ile butelek mam zużytych. Za jakiś czas nagram denko, więc tam zresztą zobaczycie te zużyte kosmetyki i powiem Wam, co polecam, czego nie. Wiele butelek tego szamponu zużyłam, sprawdza się u mnie świetnie, nie obkleja mi zbyt mocno włosów, jest lekki, a w połączeniu z produktami do pielęgnacji, czyli m.in. z odżywką, mam też maseczkę, mam też w łazience, tylko już nie chciałam znosić tego tutaj wszystkiego, cierkę na porost włosów i powiem Wam, że stosuję tych kosmetyków i tej serii naprawdę od dłuższego czasu i te kosmetyki świetnie się u mnie sprawdzają. Kupiłam mamie, mama też jest zadowolona i komu bym nie poleciła, naprawdę dostaję wiadomości, że ta seria tych kosmetyków właśnie znacząco przyspiesza porost włosów. Ja nie robię olejowania, nic z tych rzeczy, może powinnam, ale zrezygnowałam z tego, ponieważ zabierało mi to po prostu zbyt dużo czasu. Nie jestem osobą cierpliwą, nie chcę mi się nigdy tego robić. Może jeszcze do tego wrócę, ale póki co ta seria sprawdza mi się świetnie i naprawdę serdecznie Wam polecam, jeśli chcecie troszeczkę zagęścić swoje włosy, jeśli chcecie, żeby te baby hairy Wam szybciej rosły. Tutaj u mnie za kola zarastają, jakbym rano Wam się pokazała po suszeniu włosów, to po prostu mam pełno połączenia z kosmosem i pełno tych małych antenek, więc naprawdę serdecznie Wam polecam i ogólnie polecam kosmetyki do włosów tej marki. Są różne serie, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Odżywka z bananem, odżywka z awokado przepięknie pachną i dają również boski efekt na włosach, także serdecznie Wam polecam. Przechodzimy do kolorówki bardziej i tak na początek w sumie mam Wam do polecenia marki Resibo nawilżający krem SPF 30. Ja ten krem traktuję jako raczej krem BB. Nagrywałam nawet z nim odcinek na kanale, więc możecie sobie obejrzeć kilka odcinków wstecz. Jest to produkt, który daje przepiękne nawilżenie, przepiękne rozświetlenie. U mnie sprawdza się naprawdę świetnie. Dla niektórych może być takie wrażenie tłustej skóry, natomiast ja uwielbiam ten efekt i zresztą myślę, że to widać po butelce. Zużyłam już połowę tego produktu i na pewno z chęcią będę używać tego kosmetyku do końca. Oczywiście chciałabym do niego wrócić, jak się skończy, ale tyle kosmetyków się przewija u mnie w kosmetyczce, że nie wiem, czy do niego wrócę, bo być może pojawi się coś innego. Natomiast jest to kosmetyk, który z chęcią kupiłabym ponownie, gdy nie miałabym po prostu żadnych nowości do testu, gdyby mi się po prostu skończył. Także uwielbiam go, serdecznie Wam polecam. Mamy tutaj, uwaga, aż 50 ml, więc pojemność jest naprawdę fajna. Delikatnie wyrównuje koloryt skóry, natomiast na tyle daje kolor na skórze, że nie polecam go raczej dla bladziochów, ponieważ nawet w lecie po prostu dla osób o jasnej karnacji może być zbyt ciemny.
Kolejne kosmetyki to będą podkłady i w sumie dwa moje ulubione podkłady ostatnich 3 miesięcy. Oba testuję mniej więcej podobny czas i pierwszy z nich to Lamel Smart Skin. Jest to podkład z kwasem hialuronowym, dający satynowe wykończenie. Ma bardzo dobre krycie, jak na taki w sumie lekki podkład niematujący. Naprawdę świetnie kryje, ale daje też efekt takiej gładkiej, rozświetlonej skóry, ale to rozświetlenie jest w granicach rozsądku. Powiedzmy, gdy nałożycie puder, to ono dosyć mocno znika i już nie widać, tak jak na przykład dzisiaj ja mam na twarzy widoczne glow, wszystko mi się świeci, mimo tego, że mam puder, to już jak ten podkład przypudrujecie, to aż takiego efektu nie będzie. Natomiast naprawdę ma świetne krycie, bardzo ładny kolor, akurat ja tutaj mam 402 beż, jest to taki właśnie piaskowy kolor beżowy, jest super, naprawdę przepiękny. Jest dosyć gęsty, więc jeśli nie lubicie takich gęstych formuł w podkładach, wolicie coś bardziej lejącego, wodnistego, no to ten produkt nie jest dla Was. I kolejny podkład, który również testowałam właśnie w tym samym okresie, który również świetnie mi się sprawdzi, natomiast tutaj odcień jest troszeczkę ciemniej. Jest to podkład Clarissa Doll Up 03 Light Medium i to jest zdecydowanie, jeśli miałabym określić kolor, to on raczej, powiem Wam, że jest medium. Troszkę cieplej prezentuje się na dłoni niż w opakowaniu, tutaj przez tą butelkę troszeczkę ten kolor może być mylący, bo wygląda bardziej właśnie tak beżowo, natomiast na dłoni wypada odrobinę cieplej, dlatego ten odcień Light Medium wcale taki light nie jest, raczej jest średni i myślę, że teraz do tej mojej opalonej skóry byłby idealny. Przed wakacjami był dla mnie na pewno troszeczkę zbyt ciemny, musiałam go przeciągać po szyi. Jest to konsystencja, która jest troszeczkę rzadsza niż ten podkład Lamel. Spróbuję Wam jeszcze pokazać obok siebie dwa, chociaż jest ten Lamel tutaj. Widzicie, delikatnie ten podkład spływa, natomiast Lamel jest na tyle gęsty, że on się po prostu trzyma na dłoni. Także tutaj też w tym podkładzie mamy bardzo fajne krycie do średniego. Spokojnie daje się budować, natomiast krycie jest na pewno delikatniejsze niż tego podkładu Lamel i ten podkład jest zdecydowanie bardziej rozświetlający. Jak jesteśmy przy podkładach, to przejdźmy do korektorów i zdecydowanie moje dwa hity w mojej prywatnej kosmetyczce to znowu marka Lamel. Naprawdę świetny korektor, niestety zgubiłam na wakacjach zakrętkę i po prostu tak trzymam go już prawie, to już nic nie ma w środku, ale też używałam go, mogę Wam w czystym sumieniu powiedzieć, że chyba prawie codziennie, na zmianę z drugim korektorem, który za chwilę Wam pokażę. I też tutaj mam odcień 402, to jest Natural Beige. Przepiękny odcień, taki neutralny, bardzo fajny, również jest to bardzo gęsty korektor. I tutaj w przypadku tego korektora wystarczy naprawdę odrobinę, co daje ten korektor. Fajne wygładzenie, fajne nawilżenie, nie wchodzi w zmarchy, także jest naprawdę super. Też ma w składzie kwas hialuronowy, no i pojemność jest całkiem spoko. Mamy tutaj aż 15 ml, więc nie dziwne w sumie, że używam go od 3 miesięcy i tutaj końca prawie nie widać. I drugi korektor, który uwielbiam, używam go tylko i wyłącznie na własny użytek. Jest to niestety drogi interes i jest to korektor od Narsa. Ja już rzadko tak na sobie używam codziennie takich droższych kosmetyków, raczej używam drogeryjnych większość kosmetyków. Natomiast ten korektor jest świetny, nie wchodzi w załamania i jeśli chodzi o odcień, ja mam tutaj odcień creme brulee. To jest oczywiście z aplikatorem, pojemność niestety jest dosyć słaba w porównaniu do korektora od Lamel, bo mamy tutaj bodajże 6 ml, tak, zgadza się. Także ja już mam ten korektor na wykończeniu, ale używam go już od dłuższego czasu, zdecydowanie dłuższego czasu niż ten korektor od Lamel. Tutaj bardziej mi się podoba ta aplikacja tego korektora, bo Lamel oryginalnie jest z taką gąbeczką na końcu. Natomiast ja, jeśli miałabym wybierać, to zdecydowanie wybieram aplikator w korektorze. Po prostu jest to dla mnie wygodniejsze. No jest to korektor, który przede wszystkim jest bardzo lekki, fajnie, delikatnie kryje, nie wchodzi w załamania, także u mnie sprawdza się świetnie. I jeśli miałabym polecić komuś ten korektor, to na pewno byłyby to panie w eleganckim wieku, ponieważ ten korektor jest naprawdę bardzo lekki. Przechodzimy teraz do wykończenia twarzy i tutaj produkty kremowe. To wciąż u mnie przewijały się te same produkty, których używałam wcześniej, czyli są to produkty od Shiglam, na pewno róż Hush Hush musicie mieć, jest to przepiękny taki brzoskwiniowy odcień. Bronzer, już mi się mój ulubiony Golden Skin skończył od Shein, od Shiglam, natomiast myślę, że na pewno go przed latem zamówię. Uwielbiam te produkty i one nadal u mnie w prywatnej kosmetyczce goszczą. Wykończenie twarzy tutaj przygotowałam też dla Was dwa pudry z różnej półki cenowej. Pierwszy z nich to Pierre Renée,
Jest to puder Royal Finish, mineralny puder, który daje fajne, lekkie wykończenie, takie delikatnie wygładzające. Natomiast jest to puder, który ma troszeczkę taki ciemny kolor, może delikatnie przyciemniać kolor, może delikatnie przyciemniać podkład, przyciemniać skórę, jeśli macie bardzo jasną karnację. U mnie aż tak tego nie widać, chociaż nieraz mi się zdarzyło gdzieś tam zbyt dużą porcję tego pudru klepnąć na twarz pędzlem, zrobiłaś tam po prostu w tym miejscu ciemniejsza plama. Ten puder ja zazwyczaj nakładam sobie takimi dużymi, luźnymi pędzlami, tak żeby nie stosować techniki bardziej takiej wklepującej, tylko bardziej omijam sobie twarz, wtedy on się mocno nie przyklei do żadnego miejsca. Jest fajny, ja go używam, czy do niego wrócę, nie wiem, ale na pewno jest to puder, który jest godny uwagi, jak za tę cenę, bo kosztuje około 30 zł, ale to jak wygląda na skórze, jak fajnie utrwala, nadaje się na pewno do suchej skóry, myślę, że mieszana skóra również pomoże pomyśleć o tym pudrze. Jeśli używacie go, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. I drugi puder, który jest zdecydowanie lżejszy od tamtego, a więc polecam go do skóry suchej, do skóry dojrzałej. Jest to puder od Rare Beauty. Jeśli chodzi o odcień, ja zdecydowałam się na odcień light. Używam go ostatnio codziennie. Jest naprawdę fantastyczny, bardzo lekki, delikatny. Ma super drobną drobinę, taką bardzo delikatną, prawie niewidoczną. Także ja go uwielbiam i ostatnio używam go codziennie. Aktualnie przerzuciłam się z pudru od Apolki, bo mi się skończył właśnie na ten puder i właściwie on z mojej kosmetyczki nie wychodzi. Jestem ciekawa, czy używałyście, dajcie znać w komentarzu. I teraz przejdźmy do produktów do twarzy i tutaj chciałam serdecznie Wam polecić kosmetyki, których używałam w ostatnim czasie. Oczywiście cały czas moją ulubioną paletką do twarzy, do wykończenia twarzy była paletka od Glam Shopu, mała paletka od Maxmo, ta różowa. Natomiast ostatnio jestem absolutnie zauroczona tymi dwoma gagatkami, które testowałam w ostatnim czasie. Róż jest przepiękny, używam go codziennie. Naprawdę to, jak wygląda na twarzy, daje przepiękne takie brzoskwiniowe rozświetlenie. Jest naprawdę cudowny, idealny na wiosnę, lato, jeśli szukacie takiego koloru. To jest super i utrzymuje się fajnie na twarzy. A drugi produkt od Maxmo to jest nowy rozświetlacz. Również przepiękny kolor. Dla mnie idealny, bo nie jest zbyt jasny. Jest taki fajny odcień złota. Przepiękna kremowa formułacja. Naprawdę cudowne produkty. Świetnie się rozprowadzają i przede wszystkim nie kosztują nie wiadomo ile pieniędzy. Więc ja serdecznie Wam te kosmetyki polecam. Są to nowości, ale one na pewno na długo zostaną w mojej kosmetyczce. Żałuję, tak jak już Wam mówiłam w odcinku, gdy nagrywałam test, że te produkty razem z bronzerem nie są połączone w trójce w jednej palecie. Byłoby to duże ułatwienie, nie ukrywam, bo kolory są naprawdę fajne. Bronzer też jest ok, aczkolwiek dla mnie on jest troszeczkę zbyt może jasny. I jeszcze jeden rozświetlacz mam Wam do polecenia i to jest rozświetlacz Pierre René z tej samej serii, z której jest ten puder, który pokazywałam Wam wcześniej. Mam ten rozświetlacz dzisiaj na policzku oraz na oczach. I jest to Royal Dust, rozświetlający puder, tu jest napisane, natomiast ja właśnie używam tego jako cienia na powieki, jako rozświetlacza, daje przepiękny błysk, jak widzicie na załączonym obrazku, także jeśli szukacie czegoś takiego jasnego, szampańskiego, sypkiego, czego będziecie mogli używać spokojnie do makijażu oczu i do makijażu twarzy, to serdecznie Wam polecam. Jest to takie malutkie cacko, jest to nieduża gramatura, aczkolwiek takiego produktu naprawdę nie używa się jakoś dużo i on i tak starczy na długi czas. Przechodzimy do makijażu oczu i tutaj mam do polecenia kilka produktów. Zacznijmy sobie od cienia w płynie. Jest to cień, który nie jest tani, ale absolutnie się w nim zakochałam. Można go stosować solo na powiekę, a także gdzieś jakaś baza pod błyszczący cień z takim aplikatorem jak do ust. Ja zdecydowałam się na odcień numer 12. Jest to taki szampański odcień. Trwały, bardzo fajnie siedzi na powiekach, zastyga, więc jest idealny dla tłustych powiek, dla opadających powiek. U mnie sprawdza się świetnie. Też fajnie wygląda jako kosmetyk do kącika wewnętrznego, na dolną powiekę, tutaj tuż przy linii rzęs, bardzo fajnie będzie rozświetlał i rozjaśniał. Ja go bardzo lubię i serdecznie Wam go polecam. I przygotowałam sobie cztery palety, jeśli chodzi o produkty do makijażu oczu i były to absolutnie ulubione palety u mnie w ostatnich trzech miesiącach. Zacznijmy sobie może od palety, która jest najtańsza. Jest to paleta od Sensik Real Pleasure. Jakiś czas temu nagrałam z nią odcinek. Przepiękna, chłodno-neutralna kolorystyka. Byłam w naturze jakiś czas temu, kilka dni temu. Niestety nadal ta paleta jest w tej cenie takiej rekomendowanej, czyli to jest 85 zł. Więc ta cena jak za paletę drogeryjną, no przyznajcie, jest naprawdę
dosyć spora, natomiast uważam, że paleta jest warta zapłacenia takich pieniędzy. Mamy tutaj lusterko, są cztery cienie błyszczące, maty są faktycznie na oczach tak jak w palecie, wypadają właśnie w takiej neutralnej kolorystyce, także uważam, że jak na paletę drogeryjną jakość jest super i bardzo fajnie się z tą paletą pracuje. Jeśli chcecie zobaczyć odcinek, to taki odcinek z tą paletą na moim kanale również jest, kilka odcinków wstecz. Ja bardzo serdecznie Wam polecam tę paletę i proponuję polować na jakąś zniżkę, ponieważ ja tę paletę kupiłam chyba za 50 zł. Druga paleta, która kosztuje chyba około 150 zł, jest to paleta Destiny Nudes Ecstasy. Jest to absolutnie moja ukochana paleta z brązami w ostatnim czasie. Już nawet tutaj coś mam zdenkowane. Niestety opakowanie kartonikowe ma to do siebie, że po prostu paskudnie się tutaj brudzi, coś się sypie, więc nawet przecierając tę paletę, ja mam problem po prostu, żeby to wyczyścić. Jedyny minus tej palety jest taki, że ona jest cieplutka, więc na pewno nie jest to neutralna paleta. Dla osób, które szukają neutralnej palety, bo często mi zadajecie pytania, jeśli chodzi o tę paletę, to paleta nie jest neutralna. Ona wypada zdecydowanie ciepło. Ja używam tej palety na klientkach, kiedy wiem, że chcę zrobić cieplejszy makijaż. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby na kimś wypadła w takich neutralnych odcieniach, także nie łudźcie się i nie szukajcie tutaj neutralnych tonów, bo paleta zdecydowanie wypada ciepło. Praca z tymi cieniami jest super, bardzo ładnie się rozcierają, mają ekstra pigmentację. Ja palety od Dessi lubię i palety matowej Dessi również nadal używam, a ta myślę, że do kuferka, jeśli szukacie czegoś fajnego, również będzie super. Kolejna paleta to paleta od Bobbi Brown i tutaj mamy cztery błyski. Jest to najmniejsza paleta z dotychczasowych, które pokazałam, ale mamy tutaj w środku piękne cztery diamenciki. Są naprawdę super te cienie, używam właściwie każdego, oczywiście ten najpopularniejszy Moonstone znajduje się tutaj, później ten Metal Rose, to jest błysk, który jest bardzo, bardzo gładki, drobno zmielony, naprawdę świetnie wygląda. Te pozostałe już bardziej takie dyskotekowe, więc fajne też na dolną powiekę. No i Moonstone, który jest już hitem wśród błyszczących cieni. Ja uwielbiam tę paletę, kupiłam ją na Zalando, kosztowała chyba 260 zł, więc cena dużo, natomiast za 200 obecnie ponad złotych kupicie sam ten cień Moonstone, chociaż ja zawsze łowię ten cień gdzieś na zniżce na Zalando i zapłaciłam za niego zawsze mniej niż 150 zł, także też warto polować. To nie zmienia faktu, że normalnie za ponad 200 zł jest tylko sam ten cień, więc uważam, że opłaca się kupić tę paletę, bo jest naprawdę bardzo fajna. I najdroższa paleta, której używam ostatnio non-stop, jest to paleta od Natasha Denona Glam Face Palette. Jest to taka paletka w takiej dosyć, wydawałoby się, smutnej kolorystyce. Przyznam Wam, że uwielbiam tę paletę. Używam dosyć często na klientkach, co jest zaskakujące. Klientki nawet, ostatnio właśnie miałam dwie klientki, które prosiły o makijaż w takiej kolorystyce, więc mocno się zdziwiłam, zastanowiłam się, tak sobie pomyślałam, kurczę, a co by było, gdybym na przykład nie miała takiej palety? Pewnie radziłabym sobie z czymś innym, ale jednak już teraz nie wybrałam sobie pracy i absolutnie nie zamierzam sprzedawać tej palety, ponieważ super mi się sprawdza w pracy. Też lubię takie kolory, myślę, że na wiosnę też znajdzie się tu kilka fajnych odcieni, z których na pewno będę korzystać. Jakość tej palety jest naprawdę super i w porównaniu do ostatniej palety Love Palette chyba, tej różowej, którą testowałam na kanale, no tutaj właściwie od razu była miłość z tą paletą. Tamtą paletę różową sprzedałam, ponieważ no niestety nie polubiłam się z nią i jakość cieni nie była dla mnie zadowalająca. Także jeśli jeszcze się zastanawiacie nad tą paletą, to ja serdecznie Wam ją polecam. Formulacja tych cieni jest naprawdę ekstra, no i sama paleta robi wrażenie, bo uważam, że jest taka nietuzinkowa. Można nią wyczarować naprawdę przeróżne makijaże. Mam jeszcze dosłownie kilka produktów i między innymi będą to dwie maskary do rzęs. Pierwsza z nich to klasyczna czarna maskara od Diora, Dior Show. Nie byłam przekonana na początku tej maskary. Pomyślałam sobie, że tyle kasy na tusz do rzęs, dawno już tyle pieniędzy na tusz nie wydawałam, ale jednak zmieniłam zdanie podczas użytkowania. Jest w tej maskarze coś wyjątkowego, daje naprawdę efekt sztucznych rzęs. Jest bardzo czarna, mimo tego, że ta szczotka jest dosyć spora, to naprawdę fajnie się nią przy oczach operuje, fajnie wydłuża, pogrubia. Wiadomo, że ten tusz nie jest warty kwoty, którą trzeba za nią zapłacić, bo płacimy tutaj głównie też za logo Diora, za to, że to jest maskara od projektanta, jakby na to nie patrzeć. Niemniej jednak na pewno jest to tusz, który
który wyróżnia się spośród innych tym, jak wydłuża rzęsy, jak pogrubia, jak się utrzymuje na rzęsach, nie kruszy się w ciągu dnia, nie odbija, no i jest bardzo wydajny. I druga maskara, absolutnie moje odkrycie, jest to maskara marki Rom & T, koreańska kolorówka. Jeśli jeszcze nie oglądałyście odcinka, to też Was odsyłam do tego odcinka. Nie wiem, czy ona jest wodoodporna, bo szczerze mówiąc nie sprawdzałam tego na stronie, natomiast mega ciężko ją zmyć. Żeby zmyć tę maskarę, trzeba mieć produkt do kosmetyków wodoodpornych. Naprawdę tak się trzyma na rzęsach, że nie jestem w stanie zmyć tej maskary żadnym olejkiem do demakijażu, płynem micelarnym. Dopiero jak wezmę ten z olejkiem z Garniera dwufazowy, to dopiero ta maskara schodzi, także świetnie się trzyma na rzęsach, nie osypuje się i ma przepiękny brązowy kolor, także idealny dla osób, które chcą na przykład delikatnie podkreślić spojrzenie, dla osób, które mają jasne oczy, jasną karnację, jasną oprawę oczu. Ja jestem zachwycona tą tuszem i coraz częściej chodzę w brązowej maskarze. Nie lubię jej tylko dlatego, że bardzo ciężko schodzi. Niemniej jednak może się fajnie sprawdzić na przykład na jakiś urlop, gdzie idziecie na przykład na basen, nad morze, nad jezioro i nie chcecie, żeby tusz się odbijał, a jednak chcecie mieć lekko podkreślone rzęsy, to ta maskara będzie idealna. Wiem, że są też inne kolory, więc niewykluczone, że za jakiś czas się na nie skuszę. I ostatnie produkty, cztery, to będą produkty do ust. Pierwszy z nich to pomadka Dessi, naturalna, z naturalnymi olejkami. Jest to odcień 01 Vanilia. Jest to taki przepiękny, neutralny, naturalny odcień. Pomadka przepięknie wygląda z takimi nudziakowymi, beżowymi konturówkami. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, fajnie nawilża, bardzo komfortowo się ją nosi na ustach. Nie jest oczywiście zastygająca, matowa, ale ja takich pomadek nie lubię. Także serdecznie Wam polecam Dessi Natural 01 odcień Vanilla. I ostatnie trzy produkty do ust to właściwie takie świeżynki w mojej kosmetyczce, ale ja już wiem, że one po prostu na dłużej zagoszczą w mojej kosmetyczce. Co prawda wygląd zewnętrzny naprawdę odstrasza. Kompletnie mi się nie podoba, jak te pomadki wyglądają. Wolałabym taki tradycyjny sztyft, a nie coś takiego jak statek kosmiczny. Szata graficzna oraz sam pomysł nie bardzo mnie przekonuje. Są to oczywiście produkty z najnowszej kolekcji Rococo od Glam Shopu i powiem Wam, że tak mi się podobają, że odkąd użyłam ich, to po prostu przepadłam i nakładam je cały czas, nakładam je codziennie w każdym makijażu. Teraz mam na ustach duet, tą konturówkę ombre i kolor róż z tych pomadek. Zapierałam się podczas premiery, że róż jest nie dla mnie, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Wydaje mi się, że to jest w ogóle taki idealny, ślubny odcień pomadki. Także pomadki są bardzo komfortowe na ustach, nie śmierdzą. Zapach jest bardzo ładny, taki delikatnie wyczuwalny, słodki, trochę chyba waniliowy. Tak mi się wydaje. Także naprawdę przepięknie pachną, są bardzo komfortowe na ustach, nie podkreślają suchych skórek, są trwałe, ale nie są zastygające. No miodzio, naprawdę jestem zachwycona tym zestawem i myślę, że zrobię sobie zapas. Na pewno myślę, że moje siostry też by się spodobały. Także to są takie najświeższe kosmetyki, które pokazałam Wam w tym odcinku, a super mi się sprawdziły. I w sumie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Chyba był dosyć długi, bo widzę, że mam godzinę materiału, więc całkiem sporo gadania tutaj było. No i jestem ciekawa, piszcie w komentarzach, czy używałyście któregoś z tych kosmetyków, jacy byli Wasi ulubieńcy w ostatnim czasie. Jestem bardzo ciekawa i dajcie znać, czy macie ochotę na Denko, bo tutaj na mojej półce na regale stoi całkiem duża ilość kosmetyków, które przetestowałam. Jedne z nich mi się sprawdziły, drugie mniej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!